Hello, kochani! Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. W pierwszym, słuchajcie, takim filmiku nagrywanym przy sztucznym świetle, wieczorową porą, przy użyciu mojej, też między innymi, nowej lampy LED-owej, także mam nadzieję, że jakość będzie dla Was ok, będzie wystarczająca. No i co, kochani, dzisiaj chciałabym Wam pokazać pierwszy taki mój pomysł na szybkie danie do pracy, takie wiecie, które możecie sobie podgrzać w mikrofali, zjeść na ciepło, taki właśnie a la lunch, które możecie sami w domu przygotować i które będzie bardzo szybkie i bardzo proste, bo tylko na takie dania ja się decyduję, no bo wiecie, nie mam za dużo czasu, żeby to przygotowywać. Ja zawsze robię sobie to jedzonko do pracy dzień wcześniej i wieczorem, chowam do pudełka, chowam do lodówki i później następnego dnia rano, tylko wiecie, szybko do torebki i w pracy chowam sobie też do lodówki, a potem podgrzewam w mikrofalówce, bo mam na szczęście mikrofalówkę w pracy i jem, kiedy tylko tego potrzebuję, kiedy jestem głodna. I dzisiaj zrobię, kochani, dla Was takie danie, gdzie głównym składnikiem będzie cukinia. To jest cała taka nieduża cukinia, odkroiłam od niej, te brzydko mówiąc, dupki, których wiecie, się nie je. I zrobimy sobie dzisiaj z tej cukinii takie spaghetti. Dodamy jeszcze parę składników, ale łącznie chyba w 5 składnikach się zmieścimy. No nie wiem, jakby licząc przyprawę, to może troszeczkę więcej, ale generalnie nie jest ich dużo. Danie jest bardzo proste, bardzo szybkie, całkiem zdrowe. No i jak zawsze smaczne. No i dobra, kochani, to co jest najważniejsze w tym daniu, to przygotowanie cukinii. Zrobienie z niej spaghetti. Możecie użyć takich specjalnego przyrządu do robienia takiego, wiecie, prawdziwego spaghetti, że to będą takie cieniutkie rureczki jak spaghetti. Ale ja zrobię takie inne spaghetti przy użyciu, słuchajcie, najzwyklejszej obieraczki. Po prostu zobaczcie. Obieram, tak jakbym sobie obierała tą cukinię, ale tak naprawdę nie obieram, bo kroję ją dalej. I kiedy tak kroję, zaraz Wam pokażę, to o, zobaczcie, powstają nam takie, jak to nazwać, paski, takie szerokie, powiedzmy sobie, spaghetti, które później będziemy na patelni smażyć. Teraz, kochani, rozgrzewam odrobinę oleju na patelni. Możecie użyć, co tam preferujecie, oliwę z oliwek. Ja używam olej kokosowy. Możecie dodać troszeczkę masła, ja chyba nie będę. Jaki tam wolicie, po prostu olej tłuszcz, no na pewno tylko smalec się nie sprawdzi. I ogólnie to jest danie takie, no nawet, nie, wegetariańskie. Wegetariańskie, bo będziemy używać na końcu troszeczkę sera, ale jakbyście ten ser pominęli, no to może nawet być wegańskie. Olej mi się rozpuszcza i teraz, kochani, wyciskam czosnek. Ile tam potrzebujecie? Ja daję takie 2 ząbki średnie. No i dosłownie, kochani, jak ten czosnek nam się, wiecie, już tutaj zacznie smażyć, to dorzucamy naszą cukinię. I możecie doprawić wedle upodobań. Ja, kochani, skromniutko sól i wieprz. I teraz, kochani, musimy tylko spowodować, żeby nam ta cukinia, wiecie, tak zmiękła. Po prostu przez, no nie wiem, 10 minut. Musicie obserwować, wiecie, że ja zawsze wszystko robię na oko. Nie zastanawiam się za długo nad tymi czasami smażenia, pieczenia i tak dalej, no chyba, że robię jakieś tam skomplikowane danie pierwszy raz, no to wtedy tak. Ale myślę, że spokojnie 10-15 minut, w zależności też jakiego tutaj dużej mocy kuchenki użyjecie, dużej mocy palnika. Ale chodzi nam o to, żeby właśnie cukinia się troszeczkę podsmażyła i nam zmiękła. Ostatni składnik na patelnię, czyli dorzucamy, jak widzicie,
pomidorki koktajlowe, czy tam papryczkowe, no wiecie, generalnie te malutkie. Przekrawam je po prostu na połóweczki i dorzucam jeszcze dosłownie na parę minut na tą patelnię i one się nam też tak fajnie, wiecie, zmiękną i zrobią się takie przepyszne. Dobra, i niech nam się to wszystko jeszcze parę dosłownie minut poddusi. No dobrze, kochani, nasze danie gotowe. Przekładam do pojemnika. Jak widzieliście, zauważyliście, ta cukinia się bardzo, bardzo skurczyła w trakcie tego podsmażania, czy tam podduszania. Tylko śmiało, możecie zużyć właśnie całą, taką oczywiście nie za dużą cukinię. No i teraz słuchajcie, jeszcze ostatni krok. Ja uwielbiam również to moje danie, to moje cukiniowe spaghetti z pomidorkami, posypać serem żółtym. Tak naprawdę każdy ser się nada. Ja mam akurat jakąś taką, wiecie, mozzarellę, wiórki do pizzy, ale robiłam też to z parmezanem albo właśnie z jakimś innym takim, wiecie, wolno dojrzewającym serem. To myślę, że to nawet będzie jeszcze lepiej pasowało. Nasze danie praktycznie gotowe. Ja, słuchajcie, dodam jeszcze kiełki, ale to absolutnie nie jest obligatoryjne. Ja po prostu mam akurat w domu kiełki brokułu, które tam kupiłam i wiecie, trzeba je zużyć, trzeba je zjeść. Więc sobie po prostu tutaj też z boku troszeczkę tych kiełków dołożę. Ale tak jak mówię, po prostu je mam i dlatego je używam, to absolutnie nie jest konieczne. No i słuchajcie, danie gotowe. Jak widzieliście, bardzo szybko i prosto się je wykonuje. A naprawdę uwierzcie mi, że jest bardzo smaczne, jeżeli lubicie oczywiście tego typu wegetariańskie dania. Także polecam Wam, kochani, żebyście spróbowali i zrobili sobie do pracy, czy nawet na szybki obiad. Także mam nadzieję, kochani, że taki filmik Wam się spodobał, że skorzystacie i że te inne tutaj propozycje, które jeszcze dla Was przygotowałam, również będą fajne. Jak zawsze na koniec dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.